Młodszy brygadier Jan Leszczewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Walborku. W minionym tygodniu wyjeżdżaliśmy do 19 zdarzeń, w tym do 2 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń i 2 alarmów fałszywych. Z miejscowych zagrożeń, jakie odnotowaliśmy, to wypadki drogowe. Pierwszy w dniu 29 czerwca o godzinie 11:32 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów w Kościeleczkach. Po dojeździe zastępów z JRG Malbork na miejsce zdarzenia zastaliśmy 2 samochody osobowe marki Mercedes i Volkswagen. Po wcześniejszym zderzeniu boczno-czołowym jeden pojazd znajdował się na środku jezdni, drugi na lewym boku w rowie. Pod pojazdem znajdowała się jedna osoba bez oznak funkcji życiowych. Nasze działania polegały na próbie podniesienia pojazdu przy użyciu poduszek pneumatycznych. Podczas prowadzonych działań pobliski rolnik podjechał ładowarką czołową i przy użyciu pasów ratowniczych ładowarka podniosła rozbite auto, umożliwiając wydobycie osoby poszkodowanej. Osobę tą przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego. Drugiej osobie poszkodowanej, która znajdowała się koło pojazdu, udzieliliśmy pomocy medycznej. Następnie dokonaliśmy neutralizacji płynów eksploatacyjnych, usunęliśmy resztki powypadkowe z jezdni oraz udzieliliśmy pomocy w załadunku rozbitych pojazdów na lawetę. W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy JRG Malbork oraz zastęp OSP Stogi. Kolejny wypadek miał miejsce w miejscowości Borenty, gdzie samochód osobowy Audi uderzył w drzewo. Po dojeździe do miejsca zdarzenia zastępu z OSP Lichnowy i JRG Malbork zastano samochód osobowy Audi po uderzeniu w drzewo. Rozbity pojazd blokował jeden pas ruchu. Poszkodowany kierowca znajdował się w innym pojeździe, nie biorącym udziału w zdarzeniu. Nasze działania polegały na zakręceniu zaworu butli instalacji gazowej, odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe, pomocy w transporcie poszkodowanego do karetki, wprowadzeniu ruchu wahadłowego, sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz usunięciu resztek powypadkowych na pobocze drogi. Pozostałe zdarzenia minionego tygodnia to pożar 2 altanek działkowych, pożar pozostawionego garnka na kuchence gazowej, usunięcie gniazd owadów błonkoskrzydłych, uwolnienie kota uwięzionego w komorze silnika samochodu, sprawdzenie obecności tlenku węgla w mieszkaniu, usunięcie skutków kolizji 2 aut osobowych oraz usunięcie konaru z jezdni.